Temat zada kolejny wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszamy na najnowszy film oto z tego wypadu, czyli wędkowanie spod lodu, nad lodu. Czas rozpocząć, czyli wędkarstwo podlodowe, koniec roku 2023, grudzień. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 7.25, wtorek, 5 grudnia 2023 i w ten grudniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego miejsca. Nawierciłem wstępnie 5 dziur. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Weszłem na lód, wszedłem na lód, no ale zaczął szczelać, jest za cienki, jest i jeszcze nie jest uformowany także lity lód, tylko lód brudny z śniegiem, więc stanąłem jedną nogą, zaczęło się szczelać, więc nie ryzykuję. Wędkowanie dzisiaj z pomostu, tak aby było bezpiecznie. Mam pływający kombinezon, ale wypornościowy, ale to nie o to chodzi, więc takie 4 godzinki do 12, bo do pracy idę na drugą zmianę, 4-4,5 godzinki wędkowania w ten dzisiejszy wtorek. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film, a co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi rak przy moim filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Dobrze, mamy jeden. Dwa. Ale pięknie, bajecznie, pięknie. Dwa. Trzy. Sześć. Trzy. Cztery. Widzicie, tu zaczął pękać. Trzy, cztery. Pięć. I tu szósta. Więc tam wiertło odłożyłem. Ok. Zaczynamy te dzisiejsze zmagania. Dobrze. Mamy przynętę, sztuczna ochotka, bo nie mam żywej. Stałem na lodzie, ale pęka, pęka. Jest brudny lód. Nie jest jednolity, więc nie ryzykuję. Tak trochę z boku. Nie ryzykuję w pierwszym dniu. Więc zobaczymy. Dobrze. Więc gramy. Sam jestem ciekaw, co i jak. Dziury nienęcone, pierwszy dzień to wiecie, takie kontrolne łowienie. Tak mówię, 4,5 godzinki i to nie wchodzę daleko na lód, bo widzicie, pęka, pęka. Kolejna dziura. Branie było, o, nie uderzyło, branie, branie, to już jest dobrze, ciekawe co, może powtórzy, ale już jest dobrze i to wyżej było, zobaczcie, no zaczynamy pracę.
granie, rybę miałem. Ale wiecie jak to, pierwsze koty za płoty. Jest pierwsza ryba, czyli mały, jak to się mówi, świętokrzyski sandacz, czyli jazgarz, który ma u nas 10 cm wymiar ochronny, a tu o, więc wraca. No i pierwsza ryba zaliczona. Ok, wędkujemy dalej. Więc gramy dalej w przeręblu. Jest pytka. Minus 6-7 stopni jest, ale nie wchodzę, bo jest fałszywy lód. Znów granie. Jest, tym razem okonek, zobaczcie, nieduży okonek, wiem coś, rybki zaczynają z tego przerębla skubać, na sztuczną ochotkę nie inaczej, więc baja i wędkujemy dalej. Bardziej agresywniej, z pauzą. Jak mówię, pierwsze koty za płoty. Zaraz zmienimy najwyżej. Będziemy zmieniać przeręble, te co nawierciłem, oraz wędki. 12 wędek mam. To wiecie, założymy większą mormychę. Powinienem ryby wypuszczać, bo tu jest płytko, nie? Powinienem ryby wypuszczać do innego przerębla, żeby nie odprowadzały stada, jak to się mówi. No ale nie chce mi się wstawać, tak parę chwil, aby powędkować. O, było większe uderzenie. Więc może powtórzy. Jeszcze muszę opuścić. Ok.
coś ładnego. Coś większego, drodzy Państwo. Przyłów. Szczupak. Szczupak był, obciął. Był szczupak, drodzy Państwo. Widziałem, obciął murmychę. No trudno. Trudno się mówi, łowi się dalej. 0,8 żyłka. To wiecie, jakby dobrze był zapięty, to bym go wyciągnął. Dobra, zmiana wędki. Szczupak był, obcinka. Więc bierzemy kolejną. I przepuszczamy. Damy większą mormyszkę. Zobaczymy na jaśniutkiej co i jak. Jeszcze. Więc widzicie, na kilka godzin wędkowania, jak jest zimno, to lepiej przygotować kilka wędeczek i jest lepiej, nie trzeba wiązać nad wodą. Dobrze, jedziemy. Wyżej. Może pod lodem stoją. Pauza na dół. Może krąży gdzieś tu ten szczupaczek. Zobaczymy. Myślałem, że duży okoń, ale jak zobaczyłem, że szczupak pod lodem, to no szkoda, szkoda ryby, szkoda przynęty, bo wiecie, nie są tanie. No najważniejsze, że coś skubie. Najważniejsze, że coś skubie. Zobaczcie, drodzy Państwo, odeszłem od pomostu, że można by było łowić, ale nie ryzykuję, nie ryzykuję. Wiecie, tak to odeszłem. Ale jestem niepewny tego lodu jeszcze sam na zbiorniku, więc nie ma co ryzykować. Więc zobaczymy w tym przeręblu większą przynętę. Gramy tutaj. Obniżę jeszcze. Nad dnem niziutko będziemy w miejscu grali. Nie podnosząc do góry. No i teraz jedziemy do góry. Kiwoczek trochę cofnę, żeby praca była bardziej.
zmienię ochotkę. O, coś mi tam noga wpada. Dobrze, zmienimy ochotkę na ciemniejszą. I mamy, drodzy Państwo, ładną, wymiarową płotkę, bo świętokrzyskim płotka ma wymiar 15 cm, więc ładna płoć. Nie inaczej. Więc puszczę ją w inną dziurę. I ładna płotka. Baja. Wędkujemy dalej. Jest bajecznie, nie inaczej. Nic dodać, nic ująć. Weźmiemy jedną tu. Jedną tu. Weźmiemy tu. Jeszcze damy tutaj wyżej. Zobaczymy, co tu słychać. Pomoście. Dobrze. Widzicie, jaki kruchy lód. Fałszywy. Plamy czarne, więc nie warto wchodzić, ryzykować, ale jest pięknie. Pięknie, drodzy Państwo. Wędeczki zmieniam. Tak mówię, mam na tyle i ogarniamy temat. Więc jak to się mówi, machaj wędą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, ale klimat bajeczny. I jeszcze mamy kilka chwil na wędkowaniu. Dosłownie. Dopiero godzina 9:06. 3 godzinki. 3 godzinki jeszcze wędkowania, więc zostańcie ze mną, bo sam jestem ciekaw, co i jak. Mamy pięknego konia, nie inaczej. Zdziwiony, bo młody zawsze zdziwiony. Wracamy na wolność. Baja. Jest wtyczka. Wrócimy jeszcze dziurę. Tu będzie jedna. Wbijamy tu gdzieś. Bajecznie. Przerwa na kawusie i jest szpytka. Więc, drodzy Państwo, wasze zdrowie. Zmiana wędeczki. Oczywiście przynęta inna. Na pomarańczową nic nie chciało skubać. Weźmiemy taką z brokatem
srebrnym i zobaczymy na tą co i jak. Więc jakieś rybki są, brania były, wskazania, obcinka szczupaka i cóż można chcieć w ten wtorkowy dzionek. Jutro prawdopodobnie to samo będzie, z samego rana 4 godzinki wędkowania i trzeba to wykorzystać przez cały tydzień. Ok. Więc gramy dalej. Jest pytkę. Nic dodać, nic ująć. Idziemy trochę tu, jeszcze dwie dziury wykręcę i z pół godziny i będę kończył pomału tą imprezę. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, jak widzicie. Więc wędkę położę. I zwiercimy jeszcze jeden. Przerębel. Tu. Dobrze, i to dwa ostatnie przeręble i pomału będę kończył pół godzinki i kończę, jadę do domu, ogarnę się, zjem coś i do pracy. Więc drodzy Państwo, na tym koniec dzisiejszego wypadu, jest godzina 11.30, ja zawijam się, muszę ogarnąć się i do pracy na drugą zmianę, więc tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Z rana jakieś tam brania były więcej, później przestój, no i tak to leciało, ale co chcecie, jak po prostu łowienie z marszu, bez dziury nienęcone i bez żywej ochotki. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcje, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jadę do domu. Cześć. Jutro też jest dzień i jutro też będzie wypad z tego miejsca.